Ja się z wami jedną tutaj taką myślą podzielić. Natomiast zanim to zrobię, to się przedstawię. Jesteśmy z Agatą. Ludźmi, którzy od wielu lat już służą Bogu. I nasza służba Bogu, ona przynosi realne, wymierne efekty. To jest bardzo ważna sprawa. Dlaczego ja chcę, żeby od tego zacząć? Ja się nawróciłem do Boga w 2001 roku i wiecie, do jakiego Boga ja się nawróciłem? Do Boga praktycznego. Ja nie znam Boga teoretycznego. Ja nie wiedziałem nigdy, w ogóle nigdy nie interesowała teoria. Ja byłem zawodowym przestępcą, bardzo bogatym człowiekiem. Nie przyszedłem do Boga dlatego, że mi było w życiu trudno, bo ja sobie świetnie radziłem w życiu. Ja przyszedłem do Boga dlatego, bo zobaczyłem, że jestem martwy. Rozumiecie, bo różne powody kierują ludźmi, żeby szukać Boga. Ludzie chcą być zdrowi, chcą być wolni, chcą mieć, nie wiem, no z jakimś nieszczęściem przychodzą. Jest takie przysłowie polskie, jak trwoga to do Boga. Ja nie miałem trwogi w życiu. Ja nie miałem trwogi. Ja siedziałem już po raz trzeci w więzieniu. Byłem zdeklarowanym zawodowym przestępcą, który bardzo dobrze wiedział, co robi. Ja wybrałem tą drogę. Ja wybrałem drogę przestępcy. I chciałem realizować się. Bo w ten sposób. Różni ludzie chcą się realizować, ja się chciałem tak realizować. Ja nie chciałem się zmieniać. W ogóle nigdy. Mnie nie interesowało to, bo ja nieraz słyszałem, że ludzie sam chcą się w więzieniu zmieniać. Ja się nigdy nie chciałem zmieniać. Wiecie, mając 17 lat zamordowałem człowieka. Byłem bandytą, produkowałem narkotyki, robiłem różne rzeczy i mi było z tym dobrze, dlatego że moim Bogiem był pieniądz. Ja kochałem pieniądze. Ktoś czasami mnie pyta, czemu ty byłeś przestępcą, ale dla pieniędzy byłem przestępcą. Z prozaicznych przyczyn, bardzo takich prymitywnych. Zresztą ja w ogóle uważam, że wielu ludzi to, szczególnie którzy siedzieli w więzieniach i składają swoje świadectwa, to jest, przeinterpretowują różne rzeczy, wiecie. Ja po prostu kradłem, bo chciałem mieć pieniądze. Pieniądze dawały mi szczęście. Po prostu. Bo to, że pieniądze szczęścia nie dają, to jest taki slogan. Ja zawsze mówię, to ja miałeś za mało pieniędzy. Ale dlatego tak było, bo to jest to. Wiecie, można sobie wyrównać poziom szczęścia. Oczywiście my nie mówimy teraz o szczęściu w Chrystusie, cudowności nieba. Nie, my o tym nie mówimy. Mówimy o tym, że człowiek się jakoś realizuje w tym świecie, tak? I pieniądze są ogromnym przyczynkiem do tego, żeby można było sięgnąć po taki pułap, na którym w ogóle idzie żyć. I znajdziesz sobie tam te swoje szczęście. Może ty nie będziesz jakimś tam super szczęśliwym człowiekiem, jak ktoś tam, ale ty będziesz miał te szczęście. Te pieniądze ci to umożliwią. Ja to rozpoznałem, dla mnie pieniądz był Bogiem. I ja nawracam się do Boga nie dlatego, że ja szukam zmiany w swoim życiu, bo ja nie szukam zmiany. Ja po prostu dowiaduję się w pewnym momencie, ponieważ to był rok 2001, pan Kaczyński wtedy nieżyjący już i pan Ziobro żyjący jeszcze. Oni wtedy zrobili taką robotę w Polsce, że zamknęli 12 tysięcy więźniów więcej niż mieściły polskie więzienia. Było 60 tysięcy miejsc, zamknęli 72 tysiące. Zamykali wszystkich. Chłop za alimenty tam gdzieś do kurwa. Zamiast mu tam dać pędzel, żeby krawężniki malował, to oni go do więzienia. I się do niego dokładali trzy razy tyle, ile był winien. Wiecie, to w ogóle paranoja, ale siedzieliśmy tam w tym więzieniu jak śledzie, w cudzysłowie, i wtedy przed człowiek, który miał Biblię do celi, kolejny recydywista, i ja zapytałem go z nudów, to czysta przyczyna taka, bo co ty tam masz? On powiedział, to jest Biblia, ja powiedziałem, to weź mi to pokaż. I on mi tą Biblię od razu oddał, taki był do niej przywiązany na tabelę. I ja mówię, skąd masz? No tam przychodzą jacyś tam zielonoświątkowcy, mówią, mi przynieśli. Ja mówię, to koniecznie mnie zaprzeć do tych zielonoświątkowców. Bo ja, wiecie, więzienie tak naprawdę w Polsce też nie jest straszne, jak wam będą opowiadali jacyś tam ludzie, którzy się ponawracali, że straszne.
strasznie jest ciężko w więzieniach polskich, to jest wstyd jaki straszny. Bo w polskich więzieniach nie jest ciężko. To jest taki gorszego gatunku hotel robotniczy. Tam jest wszystko. Telewizja, PlayStation i tak naprawdę dając 3 razy dziennie jeść, wielokrotnie ten człowiek tutaj nie jadł, wiecie, raz dziennie często, że tam dostaje dobre żarcie i tak dalej. Natomiast o co chodzi? Marazm, który jest w więzieniu, polega, jakby wywodzi się z tego, że 23 godziny siedzisz w celi i godzinę chodzisz po spacerze. I teraz coś, co jest największym bólem i największą karą, to jest to, że ty nie możesz tego przełamać. Ty nie przełamiesz tego. Ty możesz sobie warunki stworzyć świetne w tym więzieniu, ale nie zmienisz doby. Tak? I więzień szuka momentu takiego, żeby z tej celi jak najczęściej wyjść. Ja tego momentu też szukałem. I dla mnie wyjście na jakąś grupę raz w tygodniu to był wielki sukces. Ja się zapisałem do AA, wszędzie się zapisałem. Tam chodziłem i ściemiałem, że byłem alkoholikiem i tak dalej. Ale mówię, to idę do tych zielonoświątkowców. I u tych zielonoświątkowców ja po raz pierwszy w życiu usłyszałem o tym, że Bóg jest żywym Bogiem, że to nie jest postać bajkowa, że to nie jest postać, o której nam się tam opowiada w tym kraju, z jakiegoś tam obrazu, czy się tego uczy na lekcjach religii, tylko to jest ktoś, kto jest realny, żywy i co jest najciekawsze, wieczny. I ja zacząłem, słuchajcie, rozmyślać o tym w ogóle temacie. Ja taki byłem chłopski filozof, rozumiecie? Ja mówię, zaraz, mówię, no dobra, zróbmy założenie, że ten Bóg jest, tak? Ja zrobiłem założenie, bo wiecie, filozofia jest jakieś założenie, no że on ten Bóg jest, no bo skoro do tej pory tak myślałem, że go nie ma, takie miałem założenie, to teraz mówię, okej, się poszerzę, ja sobie tak porozkminiam temat, że on może jest. No i wiecie, jak ja zacząłem myśleć o tym, że on jest i zacząłem czytać tą Biblię. Słuchajcie, ja po 3 miesiącach czytania tej Biblii, jak piorun z jasnego nieba, raptem we mnie weszła myśl, taka jakby była we mnie od zawsze, że on jest. On jest. To był pierwszy impuls wiary. Oczywiście napisałem do mojej żony natychmiast, ponieważ moja żona od 15 roku życia przyjeżdżała do mnie do więzień i czekała na mnie całe życie. I ja napisałem do niej list. Mówię, Agata, Bóg jest. Takiego listu się nie spodziewałem. I opis tego, że ja się teraz zmienię. No bo ta informacja, że ten Bóg jest, doprowadziła mnie, wiecie do czego? Do takiego miejsca, że jeżeli On jest taki, o jakim, jak Biblia o Nim mówi, tak? To ja mam poważne problemy. To ja mam bardzo poważne problemy. Po pierwsze, mam poważne problemy, dlatego że ja Go nie znam. Ja nie znam. A tutaj w ogóle zaczynam czytać o tym, że oni Go poznawali i w wyniku poznania tego Boga, to oni dopiero potem się do nieba dostawali. A bo skoro założyłem, że jest Bóg, to założyłem, że jest niebo. Skoro wierzyłem w Boga, to wierzyłem, że jest życie z Bogiem. I teraz mnie wywożą w tym stanie myślenia do sztumu, do takiego więzienia tam na północy kraju. I ja dochodzę do takiego prostego wniosku, mówię, okej, jest teraz ja zbadam temat dogłębnie. I albo to jest ściema, wiecie, i mnie kokaina puszcza po prostu i coś mi się dzieje z głową, tak? Albo to jest prawda i ja muszę do końca w tym pójść. Ja muszę wiedzieć. Zawsze, wiecie, ja nawet będąc w świecie byłem pragmatykiem. Ja byłem przestępcą pragmatykiem. Ja naprawdę ja nie siedziałem w więzieniu za rzeczy, które zrobiłem. Ja zawsze siedziałem oprócz tego zabójstwa, ale za jakieś złodziejstwa nigdy nie siedziałem. To zawsze siedziałem za coś, co mi kręcono gdzieś tam, ale za te realne złodziejstwa nie, bo to było dobrze robione. Ja byłem dobrym złodziejem. Ja nie byłem byle jakim złodziejem. Tam chodził, chlał i walnął coś od czapy. Nie, ja planowałem, działałem, organizowałem i zarabiałem. Tak jak w normalnym biznesie, tylko nielegalnym, tak? I teraz ja mówię, muszę to zbadać, muszę to badać. I któregoś dnia tak siedzę w celi, ja sam siedziałem wtedy w celi, bo kolega tam wychodził często tatuaże robić na świetlicę. Ja zaczynam płakać. I ja zaczynam płakać i ja zaczynam mieć pierwsza myśl taka, siadła mi psychika. Coś się stało z moją głową. Ja nie miałem takiego przypadku w życiu. Ja zawsze szukałem rozwiązania w życiu.
Ja nie byłem depresyjną postacią, która jak coś się dzieje w życiu, to idzie, wiecie, w wódę, w jakieś inne rzeczy, czy tam w depresję. Absolutnie. Ja całe życie, będąc w świecie, to rozwiązania szukałem. Bo mnie, ja się tak nauczyłem żyć. Ojciec był alkoholikiem, trzeba było sobie radzić od małego, rozumiecie? Tam nie było, że sobie nie radzisz, sobie musisz radzić. No. Matka zasuwała na dwa etaty, tak? I każdą rzecz człowiek musiał zdobyć. No to tak naprawdę, szczerze powiedziawszy, ja nie miałem czasu na depresję. Na depresyjny sposób w ogóle funkcjonowania, nie? I teraz ja zaczynam płakać, ja mówię, coś ze mną stało, coś ze mną dzieje. Ja uglądałem na podłodze i po raz pierwszy zacząłem się modlić, tylko tak się modliłem, jak umiałem się modlić. I ja powiedziałem, ty jesteś taki święty, ty jesteś taki czysty, a ja jestem w takim stanie, że idę do piekła. Idę do piekła. I zacząłem po prostu wyć. I klęczałem i płakałem. I zaczęły mi przechodzić wszystkie moje grzechy przed moimi oczyma. Prostytutki, z którymi byłem, ludzi, których wywoziłem. Rozumiecie? Wszystko. Dzieci, które trułem narkotykami. I wiecie, co ja zacząłem rozumieć? Że ja nie mogę tego naprawić. Tu nie ma naprawy. Kiedyś byliśmy w rozmowach w toku tam u tej czystki i tam mnie ktoś zapytał, czy ja próbowałem naprawić to. Ja mówię, ale co naprawić? Wiesz, jak ukradłeś w życiu cztery rzeczy, tak? To ty może możesz oddać te cztery rzeczy. Ale jak ty kradniesz lata, tak jak człowiek do roboty idzie, tak? Tak idziesz kradzie. Ty nie wiesz, kogo skrzywdziłeś. Ty nie wiesz, komu krzywdę. Ty nie wiesz tego. Ja się pytam, jak przeprosić ludzi, którym narkotyki sprzedawałeś? W ogóle ja nie wiem, ile ludzi się wykończyło od tego, co ja robiłem. Ja nie wiem, ile dzieci dzisiaj nie funkcjonuje im mózg. Tego nie wiem. Ja się o tym nie dowiem. I wtedy ja zrozumiałem, że Jezus umarł za moje grzechy. I wiecie, ja tam klęczałem i płakałem, poczułem obecność, czyjąś obecność w tej celi. Ta cela była trzy kroki. Raz, dwa, trzy, na półtora. Taka cela. I ja, klęcząc tam, wiedziałem, że ktoś do tej celi wszedł. Ja myślałem, że ja umrę ze strachu. Najsilniejszym uczuciem, które mi towarzyszyło, to był lęk. Lęk. Wiecie, to nie przyszło coś, co mnie poklepało po głowie, dlatego ja się dzisiaj śmieję z ludzi. Jak ja słyszę czasami, jak się Ewangelię głosi, ja mówię, puknij się w głowę, co ty głosisz. W ogóle, wiecie, gdzie się mówi ludziom, jak Bóg nas wszystkich kocha. Rozumiecie? On nas kocha. Wiecie, jak On nas kocha? Także Syna swojego jednorodzonego dał. Aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. On tak nas kocha. W ten sposób, tak? Ale poza tym tematem, tak? To jest niebezpieczna postać. To w ogóle Jego świętość jak prąd. Mój kolega z osiedla, kiedyś, jak do podstawówki chodziliśmy, szedł z dwoma dziewczynami i chciał przyszpanować przed nimi i wlazł na transformator. 15 tysięcy woli. Jak był półtora metra od drutu, to się już łuk wytworzył między nim a tym drutem. Spadł z tego transformatora na ziemię i dostał skrzepów na płucach. Czy prąd jest zły? Nie jest zły. Ale kolega by od niego umarł. Dlaczego? Bo nieodpowiednio do niego podszedł. I ja tam klęczałem na podłodze. I wiedziałem jedną rzecz. Że jedyną moją ochroną przed tym świętym Bogiem jest Jezus Chrystus. Ja się tam na tej podłodze zorientowałem, że to On zszedł na ziemię, żeby umrzeć za moje grzechy. To jest ta miłość. Ja wypłakałem tam całego siebie na tej podłodze. I ja wstałem z tej podłogi i byłem nowym człowiekiem. Ja jeszcze tego nie umiałem nazwać, ja teraz to umiem to wszystko pięknie nazywać. Ale wtedy ja siedziałem na łóżku, jak ten kolega wrócił ze świetlicy, jak on spojrzał na mnie i mówi, co ci się stało? Ja mówię, Boga spotkałem. A on usiadł przy mnie i mówi, też bym tak chciał. Co zrobiłeś, że spotkałeś Boga? Ja mówię, ale ja nie wiem. Czytałem to książkę,
I mi się tak zrobi. Mówi, może poczytaj. Na pierwsza Ewangelia głoszona. Mówi, może poczytaj. Teraz chcę wam coś powiedzieć, bo chodzi o to, że moje podejście do Boga jest podejściem, gdzie ja w ogóle poważnie podchodzę do tego, co ja robię. I moja służba, Jagaty służba, to jest służba, która jest absolutna, w absolutnym poświęceniu realizmowi tego zjawiska. Dlatego nasza służba odnosi sukcesy bardzo dużo. Bo my poświęciliśmy wszystko dla Królestwa. Wszystko. My wszystko poświęciliśmy. I ja wam chcę dzisiaj powiedzieć dwie rzeczy. Za chwilę o jednej zacznę opowiadać, ale zakomunikuję wam tą drugą. A druga, ona brzmi w ten sposób. Jeżeli tutaj chcecie, tu, realnie wpłynąć na region, tak, to pierwsza podstawowa rzecz, tak, to jest absolutne poświęcenie. Nie tyle, tylko wszystko. Istnieją takie heretyckie nauczania Kościoła. Najpierw Bóg, potem rodzina, potem Kościół. To z piekła rodem. My poświęciliśmy życie dla Królestwa. Dlatego przyprowadzamy do ludzi masę, do Boga masę ludzi. Dlatego towarzyszą nam znaki i cuda. Dlatego wskrzesiłem dwie osoby. Dlatego założyliśmy kilkanaście kościołów. Dlatego wpływamy na tysiące ludzi. Dlatego, bo jesteśmy poświęceni. My nawet córki do szkoły nie posłaliśmy. Sami uczymy córkę. Obydwoje mamy tylko 8 lat szkoły podstawowej. A podjęliśmy przez wiarę decyzję, że nasza córka będzie uczona przez nas. Właśnie teraz odebrała, przyszło jej pocztą świadectwo ukończenia 4 klasy z czerwonym paskiem. Od początku. Nasza córka nigdy nie była w szkole. Z nami na usługach, jak jeździliśmy głosić Ewangelię po szkole. Tylko wtedy widziała szkołę. Poświęcenie. Poświęciliśmy pieniądze, czas, wszystko. Wszystko. 3,5 roku temu w Warszawie zaczęliśmy zakładać kościół. Od 6 osób. 6 osób zaczęło zakładać kościół. Dzisiaj jest 120 i właśnie zmieniliśmy salę na 400-metrową. Zapełnimy ją niebawem do 300 ludzi, a potem wybudujemy hangar na 1000. Zmienimy doktrynę w tym kraju. Wymienimy ją. Bardzo jest możliwe, że przetłumaczymy Biblię nawet. Istnieje taka rzecz. Wydajemy książki, publikacje. Byliśmy we wszystkich programach telewizyjnych w Polsce. Głosiliśmy do wszystkich nacji. Byliśmy w gazetach popularnych, niepopularnych. Dlaczego? Bo jesteśmy poświęceni. Nie ma innej drogi. Nie ma innej drogi. Ludzie się ściemnia, że są programy, projekty. Czekaj na namaszczenie. Wiesz, o co chodzi? Poświęcenie. Można zdobyć każdy region. Można zdobyć każdą nację. Musi być poświęcenie. Jezus dał przykład poświęcenia. Oni w ogóle myśleli, że On zrobi rewolucję w Izraelu. Dlatego Judasz od Niego odszedł, rozumiecie? Judasz, bo Judasz był, to był zelota, to był człowiek z pewnej frakcji politycznej. Tak? On chciał, żeby w Izraelu była wolność, tak? A Jezus patrzył na niego z miłością i cały czas mu przez te 3,5 roku tłumaczył, idę na krzyż. Idę na krzyż w ogóle, czy Ciebie to interesuje, Judaszu? Idę na krzyż. Potem wstanę z martwych. To było cholera trudno uwierzyć. Bo on nie mówił, że porażkę poniesie, że idę na krzyż, umrę i finito. Nie, nie finito. On mówił, idę na krzyż, a potem wstanę z martwych. Czy mi ufa? Że nie zrobimy rewolucji w Izraelu, tak? Tylko zrobimy rewolucję na ziemi. Jezus był rewolucjonistą i my jesteśmy rewolucjonistami. I to jest jakby, to jest coś, czym się region rozbudowuje.
żeby Kościół mógł być Kościołem wpływu, tak? No to musi być Kościół poświęcenia. My mamy w Warszawie takich poświęconych ludzi. Wiecie co? Ja ostatnio rozmawiałem z jednym człowiekiem, taką jedną dziewczyną, która zaczęła przyjeżdżać do nas do kościoła. Ja jej zapytałem jej tak, czy ty kiedykolwiek, tam była pewna tam rzecz, o której musieliśmy pogadać, czy ty kiedykolwiek w Polsce znałaś takiego pastora, za którego ludzie położą fizyczne życie? A ona mówi nie, ja za mną płacę. Ja mam wokół siebie dzisiaj ludzi, posłuchajcie, mamy XXI wiek i Polskę, że ludzie położą za nas fizyczne życie. Gdzie dzwonisz w nocy do człowieka, tak? I człowiek idzie i wykonuje rzeczy. To jest poświęcenie ludzi. Rozumiecie? Poświęcenie ludzi. Tacy ludzie mogą zdobyć ten kraj. Tacy ludzie poszerzą królestwo. Tylko tacy. Tylko tacy. Teraz wysłaliśmy na Woodstock ekipę ludzi, żeby głosiła Ewangelię. Posłuchajcie. Było tam wiele grup różnych. Chrześcijańskich. Różnych. Nasi ludzie, jak rozbili swój namiot, to kolejki do niego się ustawiały. Kolejki. Po uzdrowienie, po uwolnienie. Ludzie biegli po zbawienie. Oni przyjechali, to mówią, Artur, nie wiem ile ludzi. To w ogóle było, to były masy ludzi. Ludzie oddawali życie Jezusowi. Ja mówię, dlatego, że takie jest namaszczenie na was. A to namaszczenie na was jest dlatego, że położyliście swoje życie. Krótko powiedziawszy, zanim powiem o podstawowym temacie, wiedzcie jedną rzecz, że Kościół tutaj może jedynie wpłynąć na ten region wtedy, kiedy będzie absolutne, stuprocentowe poświęcenie. Jeśli poświęcicie swoje życie, swoje pieniądze, swoje rodziny, wszystko dla Królestwa, to nie dosyć, że otrzymacie stokrotnie więcej w tym życiu, tak? Ale korony w niebie. I sięgniecie po rękę. Jeżeli tego nie zrobicie, to tego nie osiągniecie. To zbudujecie najwyżej jakąś plastikową konstrukcję, której pełno jest w Polsce. Różne plastikowe konstrukcje.